kochani, witam Was serdecznie, zapraszam na spontanicznego vloga. Ja właśnie opuszczam windę, operator czeka na mnie w aucie i jedziemy na zakupy i zabieramy Was z nami. Także mam nadzieję, że się cieszycie. Operator gdzieś tu stoi, tak, drzwi niech się zamkną. Ja muszę Wam pokazać moje piękne lody, tak. Pozbyłam się troszeczkę breloczków, miałam ich za dużo, mam tylko moją pierwszą owieczkę irlandzką. Nie, to klucz pokazuje, tak. Mam owieczkę i mam właśnie od ugryź cudowny jeden wloczek. Resztę wszystko pochowałam, bo to było zdecydowanie za ciężkie. Tu mamy klucze do torebki i uciekamy do operatora, który na pewno już się na mnie złości, bo ogarniałam się bardzo, bardzo szybko. Dobra, zobaczymy, czy jest zły. Nie, operator nie jest zły, stoi przy samochodzie, czekał, uśmiecha się do mnie, to znaczy, że nie jest zły ani wściekły na mnie, że trochę jestem nieogarnięta, ale w sumie taki plan, żeby się gdzieś wybrać, urodził się w ostatniej chwili. Pomyśleliśmy, że załatwimy to jutro, ale załatwiamy wszystko dzisiaj, a ja z racji tego, że mamy bardzo dużo pracy w przyszłym tygodniu i mogę nie mieć czasu dla Was nagrywać, stwierdziłam, że nagram takiego spontanicznego vloga. Nie wiem, czy mnie widać, ale chyba mnie widać. Dobra, jedziemy! Jest, kupiliśmy za 4,99, a pokazywało nam wcześniej na stronie 6,99 i chcę Wam pokazać, jaki straszny tutaj jest. Nie wiem, co to jest. Nie znam się. Dinozaur na pewno, ale czy to jest tyranozaur, czy jakiś inny? Nie, to nie jest tyranozaur. Nie. No, także mamy pokrywę i teraz jedziemy na pawilony do sort. Także to operator ma pokrywę, a ja jadę się pocieszyć czymś innym. Wracamy do domu. Wstąpiliśmy jeszcze do Tesco, bo musieliśmy zrobić małe zakupy, bo nie wszystko mamy, a ja jutro zostaję w domu i moim zadaniem będzie przygotować pyszny obiad. Tak? Tak jest. Tak. Słuchajcie, bardzo się cieszę, bo udało mi się kupić prezent dla mojej koleżanki. Udało mi się kupić torebkę, która mi się spodobała, a wiem, że jak mi się coś spodoba, to również spodoba się mojej koleżance. Mamy bardzo podobny gust i za każdym razem, jak kupowałam dla niej w prezencie torebkę, to okazywało się, że był hit, że się jej bardzo podobała. Także kupiłam mojej koleżance prezent. Oczywiście pokażę Wam, bo jak ja opublikuję tego vloga, to moja koleżanka, że od nas prezent dostanie kilka dni wcześniej, także nie ma problemu. Nie zdradzę żadnej tajemnicy przed czasem. Także pokażę Wam, jak dojedziemy do domu, jaką kupiłam jej torebkę i gdzie. I sobie kupiłam dwa lakiery do paznokci, oczywiście standardowo esiaki, ponieważ ja bardzo lubię. Dzwoni moja siostra na FaceTime, ale kochana siostro, ja jeszcze nie wróciłam do domu. Musisz poczekać chwilę. Nie bądź taka niecierpliwa. Dzwonki. Jak byliśmy właśnie w Boots, ja szukałam takiego kremu do twarzy, który właśnie też poleciła mi moja koleżanka, ale nie było, ale to może w centrum spotkam. To wybierałam sobie lakier do paznokci, dzwoniła moja siostra i Aga, jesteś w domu, mam czas, pogadamy. Niestety Sis jest na zakupach. Zadzwonię, jak wrócę do domu. A że trwało to bardzo długo, no to siostra jest niecierpliwa i wydzwoniła tu do mnie. Dobra, także ja Wam wszystko... Widzimy się w domu. Tak, widzimy się w domu, ja Wam pokażę, co kupiliśmy. Ja już jestem w domu i pokażę Wam właśnie, jaką kupiłam torebkę, ponieważ dzisiaj jest czwartek, a torebka trafi do mojej koleżanki w sobotę, a vlog będzie później, więc mogę Wam pokazać, co kupiłam. Nie zdradzę tajemnicy. Zobaczcie, bardzo mi się spodobała. Tutaj w kamerze troszeczkę wygląda jak niebieska, ale ona bardziej wpada w szary. Ma srebrne dodatki. Moja koleżanka bardzo lubi srebrny kolor, także wiem, że na pewno się jej spodoba. Ma taki krótki paseczek. Także tak się prezentuje prezent dla mojej koleżanki. Bardzo ładna, moim zdaniem przynajmniej bardzo ładna torebka. Moja koleżanka jest taka bardzo klasyczna, dlatego wiedziałam, że nie mogę tutaj akurat poszaleć z jakimiś jaskrawymi kolorami, bo wiem, że ona jest bardzo klasyczna i preferuje takie bardzo eleganckie kolory. Wydaje mi się, że ten kolor taka właśnie taki szary będzie się jej podobał. Ona ma srebrne wykończenia, także to jest kolor, który też lubi bardzo moja koleżanka. I ja tą torebkę kupiłam w River Island. No nie wiem, mi się spodobała. Także przypuszczam, że mojej koleżance również się spodoba, bo tak jak Wam powiedziałam, za każdym razem jak kupowałam jej torebkę, to trafiałam w jej gust, także trzymajcie kciuki, dam Wam znać, czy torebka się spodobała. Torebka ma taki krótki pasek i tutaj ma jeszcze dłuższy pasek, który ma właśnie łańcuszek, czyli można ją nosić właśnie albo na jednym ramieniu, albo można ją przepasać tak na ukos. Także wydaje mi się, że bardzo ładny prezent. I jeszcze dwa lakiery dla mnie, oczywiście
piękne pastele, mięta i właśnie taki liliowy, jaśniejszy troszeczkę od tego, który Wam pokazywałam w Lubieńcach. Także chcę Wam pokazać, jakie przepiękne piwonie ostatnio kupiłam w Lidlu. Tak, w Lidlu kupiliśmy właśnie kilka dni temu przepiękne piwonie. Jest tu miks białej i różowej. Pachnie cudownie w całym mieszkaniu, także mam kwiaty, uwielbiam świeże kwiaty w domu. I akcentem przepięknych i cudownie pachnących piwoni będę z Wami się żegnać. Dzięki za wspólnie spędzony dzień i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!